No, przede wszystkim, panie redaktor, pozwolę. Chciałem złożyć najlepsze życzenie wszystkim Polakom, Polkom i Polakom z okazji tego święta, naszego wspólnego święta. Tak zawsze mówiłem, kiedy byłam ambasadorem Białorusi we Francji, w Hiszpanii i na przyjęciach z okazji 3 maja święta Konstytucji dla ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej składałem życzenie z okazji naszego wspólnego święta. To samo mówił dla ambasadora Mariusza Maszkiewiczek, który był ambasadorem Polski w Mińsku, kiedy pracowałem Rzecznikiem msz -u. Naprawdę jest to problem, problem polegający na tym, że po, po tym, jak Białoruś stała częścią Związku Radzieckiego, władzy rosyjskie, władzy radzieckie niszczyli naszą historię. chcieli wymazać to z historii, świadomości Białorusinów, że to jest nasze wspólne święto. Także Wielkie Księstwo litewskie nie oznacza, że to Białoruś chodziło do Wielkiego Księstwa Litewskiego. Tak naprawdę Białoruś była Wielkim Księstwem Litewskim. Też to jest kwestia byliśmy... nazwy. Rzeczywiście większy był teren Białoruś. W wielkim księstwie niż samej Litwy. No, przecież możemy przypomnieć, że po podczas uchwały tej konstytucji 3 maja 1791 roku marszałek Konfederacji Szlachty Wielkiego Księstwa Litowskiego Kazimierz Starsapiega Sapiega, który bardzo mocno jest związany z Ziemią Białoruską, faktycznie zadecydował o przyjęciu tej konstytucji i większości głosów, właśnie przedstawicieli Wielkiego Księstwa Litowskiego, zostało przyjęte. Także na pewno to jest nasze wspólne. Szczycimy się tym, że to jest pierwsza konstytucja Europy. I to jeszcze I raz podkreślę, że jesteśmy mm -hmm. częścią Europy, że jesteśmy e, częścią historii europejskiej, światowej i byliśmy razem wspólnie i liderami w świecie. Na Białorusi, według ocen różnych niezależnych ekspertów, możemy mówić o pięciu tysięcy więźniów politycznych. Ostatnio zniknęli, faktycznie zniknęli w zakładach karnych wiadomi liderzy opozycji białoruskiej, chociażby Mikołaj Statkiewicz, lider socjalny Demokratów białoruskich 80 dni nikt nie wie, gdzie on się znajduje, co się z nim dzieje. Ostatnie... Zniknęli, też... czyli nie znaczy, że nie zostali ma... wypuszczeni, zniknęli z więzień, tylko po prostu zniknęli, udali, zostali skierowani w niewiadomym kierunku, nawet no, nie wiadomo się Po prostu nie żyją. wiadomo, co się z nimi już dzieje. Prawda, jaki jest stan zdrowia, gdzie się znajdują, dlaczego nie ma kontaktu z nim. To samo z Wiktorem Babaryką, ostatnie z jednym kandydatów na prezydenta mm. w kampanii 2020 roku i z Sergiem Cichanowskim i wielu innymi. Więc politycznymi. Łukaszenkę nie zaprzestaje. E, każdy dzień, e, wczoraj na przykład, wieczorem przeczytałam bo każdego dnia dostajemy taką analizą, informacją, ile było zatrzymań na Białorusi. To było, nie wiem, Mińsk, to było Grodno, to był Nowolokomel. Każdego dnia, kilka miejsc. Ale to się nasila? Jest coraz na więcej zatrzymań, tak? Łukaszenka zaczął takie czystkie na, w miastach białoruskich, sam to nazwał, czystki miast, po sytuacji związanej z atakiem na samolot rosyjski A-50. Nie mógł tego wybaczyć, oczywiście partyzanci białoruskiej, podziemy białoruskiemu, i z tego powodu zadecydował zatrzymać jak najwięcej osób, jak najwięcej ludzi. Także terror się nasila na Białorusi, chociaż ostatnio byłem w Wilnie na konferencji diaspory białoruskiej i spotkałem wielu Białorusinów, którzy właśnie przyjechali z Białorusi na kilka dni, na wypoczynek i podchodzili do mnie i mówili: proszę pana, proszę mnie nigdy nie ustąpić. Prosimy, żeby pan, państwo walczyliście tu, bo my nie ustąpimy. My Chcemy nowy Białorusi bez Łukaszenki. I A to pra... mnie mhm. zmotywuje. Motywuje. A prawo więziów politycznych dzisiaj będzie wyrok w sprawie Ramana Pratesiewicza, okay. blogera i dziennikarza agencji NiechTA. I to jest taka postać w tej chwili niejednoznaczna, bo wygląda na to, że on poszedł na współpracę z reżimem, mówi, że został wykorzystany przez Wilno i Warszawę, mówi, że sam popełniał błędy. Czy on myśli, że uniknie kary w ten sposób, czy rzeczywiście to jest sposób na uniknięcie kary i, i, i nie jest jedyny i inni też mogą pójść tą drogą? No na pewno wszystkie, wszyscy pamiętamy maj 2021 roku porwanie samolotu cywilnego Ryanair poprzez KGB białoruskie. Właśnie teraz opierujemy o uznanie KGB Białoruskie za organizację terrorystyczną. Takie uchwały już z naszej inicjatywy Narodowego Zarządu Antykryzysowego przyjęli Sejm Litwy i Senat Czech. Także mamy nadzieję, że polscy parlamentarzyści różnic nam wesprzą i KGB będzie uznane za organizację terrorystyczną. Protasewicz dzisiaj zachowuje się w ten sposób, że oczywiście jest zakładnikiem z jednej Strony. Oczywiście niektórzy mogą powiedzieć, że jest zdrajcą, bo wielu złych słów powiedział o przedstawicielach opozycji białoruskiej, wiele informacji przekazał. Z drugiej strony, kiedy znajduje się w więzieniu Łukaszenki, kiedy na przykład ostatnio mieliśmy dwa przypadki, kiedy próbowali więźniowie polityczni popełnić samobójstwo w związku z torturami. Ciężko sobie wyobrazić, w jakim stanie psychicznym może być człowiek. Ale Łukaszenka chce, żeby wszyscy więźniowie polityczni powiedzieli e, głośno o tym, że. Przegrali, że zmienili swoje zdanie, że popierają jego jako prezydenta Białorusi, i właśnie to on osiągnął, jeżeli patrzymy na Romana Protosewicza. Właśnie o tym powiedział, chociaż prokurator teraz poprosił o 10 lat więzienia dla niego. A no właśnie, czyli, czyli dzisiaj nie, będzie wyrok, zobaczymy. Niewiele osiągnął prze, przez tę swoją, no ten rodzaj współpracy reżimem. Ja myślę, z że Łukaszenka chce zagrać takiego dobrego cara. Na przykład dzisiaj może być ogłoszony wyrok skazujący na pewno, a później ułaskawienie z rąk Łukaszenki, bo poprosił o wybaczenie, poprosił o łaskę osobiście u cara Białorusi. Łukaszenka właśnie mówi publicznie, musicie przyjść do mnie na kolanach i prosić, błagać o... O wybaczenie, o łaskę i wtedy ja zdecyduję. Nawet stworzą specjalną komisję na z prokuratorem generalnym, z głównymi propagandystami, którzy w ogóle z punktu widzenia, dzisiaj obchodzimy święto prasy, prawda? którzy w, w ogóle nie, mo, nie można mm. ich nazwać um, dziennikarzami i stworzą taką specjalną komisję, żeby ludzie przyjeżdżali z zagranicy i prosili o łaskę Łukaszenki. Pytanie również do Brukseli. Do tej pory, 11 miesięcy już Unia, Unia Europejska nie jest w stanie przyjąć Kolejny pakiet sankcyjny stosunkowo stosunku ono do Dlaczego się... nie jest pana w stanie przyjąć? Kilka krajów lobbystów, firm lobbystów z Francji, z Portugalii, z Hiszpanii. Próbują z, e, zmienić sankcje, które zostały wprowadzone na dostawy soli potosowej na rynek e, trzecich krajów. I, ale ostatnio dostaliśmy informację, że właśnie Białoruskali, e, potężny producent soli potosowej na rynku białoruskim, jest związany z, e, z przerzuceniem e, dzieci ukraińskich na terytorium Białorusi i finansuje to w schroniskach, które, które należą. Czyli bierze Białoru... udział właśnie w tym, co zostało przez Międzynarodowy Trybunał Karny uznane za zbrodnię wojenną, Absolutnie. za ludobójstwo i jest ścigane. I właśnie dzisiaj wysyłam listy do wszystkich ministrów spraw zagranicznych tych krajów, żeby przyjęli to do uwagi, że nie można Czyli mówić... oprócz Putina i tej pani o ile pamiętam, Białowa... Białowa, Lwowa. Tak, tak, tak Białowa, Lwowa, jak pan mówi... Oni, oni mają te nakazy aresztowania, więc może Łukaszenka też powinien mieć w takiej sytuacji. Przygotowaliśmy wstępne sprawozdanie jako narodowy zarząd antykryzysowy. W tym sprawozdaniu e, mamy fakty. Pierwsze, w ubiegłym roku 1500 dzieci z Ukrainy zostało przemieszczonych na terytorium Białorusi. W tym roku do końca maja... Czy co, co, co się z tym dzieci dzieje? One są w to dziecka. są różnie. Jedne mhm. dzieci są z rodzicami, drugie dzieci właśnie sieroty. I jeżeli mówimy o sierotach, to już jest ogromny problem, bo to jest nielegalne, to jest zbrodnie wojenne i Łukaszenka koordynuje tą Ustaliliśmy wszystkie fundacje, które to pomagają i wspierają. Znamy wszystkie marszuty, w e, jaki sposób docierają na Białoruś. Oczywiście to propaganda podaje, że pomagamy dzieciom e, uniknąć no, zagrożeń na terytorium Ukrainy. Kontynuujemy to śledztwo, zbieramy informacje i mamy więcej i więcej dowodów na to, że Łukaszenka bierze tą czynny udział i musi e, być wystawiony list gąszej również w stosunku do Łukaszenki. A co nam grozi? Jeśli nam coś grozi y, ze strony Łukaszenki, czy coś nam grozi gorszego na Polsce oprócz tej wojny hybrydowej i tych, no, tych akcji, że tak powiem, na granicy? Dlatego, że wczoraj została zwołana narada Łukaszenki na podstawie informacji z wywiadu, jak mówił, że, że wzmaga się zagrożenie na granicy. Panie redaktor, bardzo ciężko analizować tą osobą wąsatą na imię Aleksander Łukaszenka, dlatego, że przed kilka dniami on powiedział, że już nie ma zagrożeń ze strony Polski i Ukrainy. Wczoraj powiedział, że już są zagrożenia, a dzisiaj Ale rano... chodzi o te manewry na to, które są teraz prowadzone. No to, to można związać, to na pewno to trzeba związać z tym, ale dzisiaj podano informacje, że tysiąc rezerwistów w Grodnie i w Brześciu zostaną wezwane do wojska, żeby przejść ćwiczenie, brać udział w ćwiczeniach, że będą kolejne ćwiczenia sił operacji specjalnych, wojska rakietowych, wojsk lotniczych, rosyjskie samoloty również przylecą. Ale to jest na przygotowanie do czegoś jest straszenie. Oni się boją kontraofensywy ukraińskiej. I jest to hmm. jedyny realny sojusznik Putina. I ja nie rozumiem, dlaczego w świecie do tej pory Łukaszenka unika takiej odpowiedzialności za to, co robi w interesach Rosji przeciwko Ukrainie. Musi być ukarany. I ja ja apeluję, ja proszę, ja wnioskuję, jak wszyscy nasi przedstawiciele sił demokratycznych, jak nasz Kabinet Zjednoczony.